Siemaneczko moi drodzy, rozpoczynamy w dniu dzisiejszym akcję Słonecznik, ogólnie tak. Reksio dostał stół do rzepaku, podobno się z tym dużo lepiej muci. Ogólnie dzisiaj chciałem sobie tylko spróbować, zobaczymy ogólnie jak to będzie szło, ale już chyba się domyślam, że trzeba będzie tutaj dorobić jakieś osłony na te palce, żeby nie wbijały się tutaj te kapelusze. Mam na to pomysł, mam na to materiał. Także co, no spróbujemy sobie na razie tak, ale chyba wieczorkiem sobie jeszcze to podskoczę do blacharza, żeby mi po prostu blachę wygiął tak, no w taki szpic, nie? Żeby to po prostu tutaj tylko przykręcić blachę i to powinno nam załatwić sprawę. Co tam jeszcze? Tak, Reksio tutaj delikatny remoncik, oczywiście przeżniwny przeszedł. Wszystkie łożyskowania na tym wałku wymieniłem, bo już coś mi tutaj zaczęło kosić, przekaszać znaczy się, i ten wałek mi cały uciekł w tamtą stronę. Także to jest zrobione. I co jeszcze? Kupiłem sobie wilgotnościomierz nawet na tą okazję, tylko co? Powiedzcie mi właśnie taką rzecz. Czy wam też to wilgotnościomierze takie typu, które nie mielą ziarna, przekłamują wskazania? Bo zauważyłem, że na tych wilgotnościomierzach takich mielących wychodzi pomiar zawsze wilgotność wyższa, a na tym właśnie ostatnio rzepak zawoziłem i około tam 0,5% praktycznie było różnicy między tym a takim wilgotnościomierzem, który mieli tą próbkę swoją. No nie wiem, zobaczymy, ale tak mi wiecie, mniej więcej będziemy przynajmniej wiedzieć o co to chodzi, bo szczerze powiedziawszy nawet nie wiem czego się spodziewać po tym słoneczniku. Także co, odpalamy reksia i tutaj atakujemy ten słonecznik zaraz koło domu, także no wiecie, bliżutko można, spokojnie można tutaj sobie przejechać. Także co, widzimy się na polu. No dobra, reksio powoli do siebie dochodzi po przerwie. I co, od razu powiem, nie krzyczcie na mnie, ale nie zrobiłem tego hydro. No wybaczcie, miało to być już 2 lata temu zrobione, ale nawet się za to w tym roku nie zabierałem, bo wiedziałem, że i tak tego nie skończę, i tak. Bo miałem tysiąc innych spraw po prostu, które po prostu miałem zaległe. A bez tego hydro też się da jeździć. Dlatego po prostu to zostało odłożone. Teraz też troszeczkę się staje priorytetem wykończenie domu. Także każdy wolny czas przeznaczam sobie właśnie na pracę tam w nowym domu. No ale nic, no kiedyś to generalnie zrobimy. Także się nie martwcie, że to projekt został porzucony. No ale jeszcze nie teraz. Chłodnica się sprawdziła świetnie. Powiem wam, że co, przez te żniwa generalnie zbożowe raz na początku ją tylko wymyłem po tej akcji, w której mi tam ten wąż wyszczelił. Ona się wtedy zabrudziła, także ją dokładnie wtedy umyłem, czyli generalnie w pierwszym dniu, i później już do niej nie zaglądałem i jest czyściutka. Znaczy zaglądałem, patrzyłem praktycznie codziennie jak to się tam sprawuje, ale jest czyściutka i nie wymagała naprawdę tam żadnego czyszczenia. Także cały sezon praktycznie przechodziła bez żadnego czyszczenia. Dobra, lecimy w pole i zobaczymy jak to tam będzie szło. Dobra moi drodzy, tak to pole wygląda. Czyli widać, że praktycznie cały środek już jest taki no uschnięty, nie? Jak będzie z wilgotnością, zaraz zobaczymy. Tu jedynie bokami, to chyba sobie na razie zostawię. Zresztą zobaczę jak to nam wyjdzie. Tu
Tutaj też widzę od boku troszeczkę jeszcze jest takich zielonych. Dobra, ogólnie powiem wam, że ze stołem do rzepaku jest lipa, bo te kapeluchy po prostu nam nie chcą wpadać, nie? Wiecie, o co chodzi. Jest praktycznie, większość materiału jest wyrzucona i znajduje się, jak gdyby nie wpada, po prostu wypada z tego headeru. Dobra, także przystawka do rzepaku to nie wypał. Musiałem wszystko tutaj wrzucać generalnie ręcznie. No ale nic, zmucimy to, zobaczymy przynajmniej ile wilgotności będzie i co. I zobaczymy jak ten. Coś trzeba pokombinować na czymś innym. Dobra, tu już coś wylatuje. Nawet że omucone. Także może nie będzie tak źle. Tylko żeby to zebrać. No dobra. No dobra, coś takiego mi tu na razie naleciało. Bez żadnego ustawiania. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. No ale zobaczmy, co tu mamy. Słonecznik nieuskany. Dwadzieścia dwa i jeden. Zajebisty wynik. Na razie słabo to wygląda. Ale może to jest kwestia tego, że tu lecą te po prostu łodygi, nie? No nie wiem. Generalnie na dzisiaj to by było chyba na tyle. Natomiast co? No kombinuję z tą adaptacją jakiegoś tego headera, bo tak się tego nie będę się męczył na pewno z tym. Bo to nie o to w tym chodzi. Mam już pewien pomysł, jakby to zrobić. Także co? Zobaczymy, jak nam to tam wyjdzie. No słabo, słabo to na razie. Powiem wam szczerze. Jestem niezbyt zadowolony z efektów. 21%. To sporo, sporo za dużo. Tam jest chyba 8% na że tak powiem na handlowy słonecznik.
No nic, dobra, na razie tyle. Widzimy się już po zdjęciu tej przystawki i coś tam pokombinujemy. Dobra, moi drodzy, proces myślowy został uruchomiony. Stół do rzepaku zdjęty, obiad zjedzony i bierzemy się za tworzenie. Ogólnie nie chciałbym wyważyć otwartych drzwi, bo widziałem mniej więcej, jak takie przezbrojenia wyglądają. Dobra, moi drodzy, bo mi bateria padła. Tak jak mówiłem, nie będę tutaj świrował i wyważał otwartych drzwi, tylko po prostu odgapimy sobie od, że tak powiem, rozwiązań, które już są stosowane na takie adaptacje. No i co? Pierwszy wypust, tak sobie coś zrobiłem, to jest po prostu pospawane. Nawet się to tak przyzwoicie lepi, także po prostu wycięty jest tutaj klin, jakby założony na zakładkę. Tutaj tam pozostałością uszczelnione, znaczy się wypełnione i przy okazji tutaj tak nam to, że tak powiem, zszywa tą całość, także chyba tak sobie będę resztę robił. Tylko co, powiem szczerze, chciałem to zrobić tak, żeby to przymocować między tymi magnetami trzymającymi, ustalającymi. Wtedy by się ta blacha oparła tutaj na magnetach. Tylko że, nie wiem, wydaje mi się, że troszeczkę za szerokie będzie rozstaw znowu. W ten sposób. Po prostu będzie za szeroka szczelina. Chociaż ja wiem, może nie będzie tak źle. Dobra, tak to chyba zostawimy. Jakby było za szeroko, to najwyżej tutaj jeszcze coś tam domajstrujemy. Dospawamy jakiś płaskownik czy tam coś w tym miejscu i powinno być ok, nie? Także co? Nie wiem, czy tu robić jakieś wykwintne mocowania. Czy po prostu na blachowkręta tutaj nie przywalić, to po prostu tak może trochę chamsko, ale wydaje mi się, że to by było jeszcze najprościej, najszybciej i najskuteczniej, nie? Co o tym myślicie? No dobra, moi drodzy, już powoli przechodzę na produkcję seryjną. Każdy egzemplarz inny, no ale to tam, że tak powiem, słonecznikowi nie będzie robiło różnicy. Te trzy sobie zamontowałem. No i co, tak to wychodzi. No tutaj, no niech by było, na razie tak to zostawimy. Nawet się to w miarę przyzwoicie trzyma, jedynie nie wiem, ale chyba jeszcze coś od spodu, po prostu tutaj damy taki odkos. Nawet to przyspawam, nie będę się tam pitolił w jakieś przykręcanie. Przyspawamy sobie to później delikatnie. Boszeczką sobie cykniemy i będzie odcięte po skończonym sezonie. No jakoś to idzie, no ja wiem, z 20 minut nad jednym schodzi, nawet chyba nie, no 20 minut już z wypiciem piwa tutaj schodzi. Troszeczkę krótkie, no ale nie mam dłuższego, że tak powiem, materiału, także musi być taki, musi to wystarczyć. Fajnie jakby było przynajmniej, ja wiem, te 30 cm jeszcze dłuższe to. No ale trudno, jest jakie jest. I takie musi być na ten rok przynajmniej. Musi to wystarczyć. Zobaczymy zresztą, jak to się będzie sprawdzało. Dobra, działam, bo plan mam taki trochę niecny, żeby to jeszcze przetestować. Także ile się da, to zrobimy i pod koniec dnia jeszcze sobie to przetestujemy. Dobra, jedziemy z tematem. Już powiem wam, że produkcja, jak to była przedseryjna, to była prototypowa, to była przedseryjna. To teraz jedziemy z produkcją seryjną. Całe szczęście Bizon nie ma 6 metrów headeru, bo by mi materiału brakło. Jeszcze mam tylko tą blachę. Znaczy mam jeszcze dwa arkusze, ale takie troszeczkę zniszczone, nie wiem. Generalnie to mi wystarczy na cały środek. No i te boki jakoś trzeba będzie zmajstrować. No, jakby kogoś interesowało, no to tak. Generalnie trzeba to pociąć na 3 kawałki. Później wyciąć taki trójkącik. To jest po prostu, jakby wam to powiedzieć, 30 cm sobie odmierzamy tutaj, powiedzmy, długości.
z tego, no i malujemy X-a po prostu od tych punktów i nam wychodzi taki kawałek, no i taki kąt. Teraz tak, tutaj tniemy w ten sposób, przynajmniej ja tak to robię, każdy sobie może tam robić, wiecie, jak tam mu się podoba. To jest moim zdaniem taki najszybszy sposób, czyli cyk, teraz tutaj te rogi też ścinamy, żeby nam się to fajnie zagięło, no i później lepimy spawareczką. Fajnie się to od środka spawa. Czyli tu chyba gazu nie miałem. O, tutaj wyszło całkiem przyzwoicie. No, raczej się tu nie powinno, że tak powiem, wyłamać. Jeszcze jak to od spodu przyłożymy, to będzie ok. A ta blacha? Nie wiem, czy to jakaś standardowa, czy nie, ale po prostu to jest... To są pozostałości z pokrycia dachowego. Takie blaszysko. I to są po prostu odpadki z tego pokrycia. Dobra, moi drodzy, także działam. I no i co, no działamy, działamy. No i dobra, moi drodzy. Zrobione te 6 sztuk głównych. No i powiem wam, że produkcja seryjna to już idzie pełną parą. Tutaj widzicie stanowisko na stanowisko traserskie, tutaj cięcie materiału, tutaj obróbka blacharska, no i tutaj stanowisko spawalnicze. No tak to wyszło, no nawet że w miarę podobne do siebie. Ogólnie już mam w głowie, jakby to zrobić, powiedzmy, na przyszły rok, gdybym ewentualnie siał ten słonecznik, chociaż troszeczkę jestem zniechęcony. Jakby to zrobić, żeby było dobrze. Wygiąłbym sobie takie same elementy z grubszej blachy, po prostu stalowej, troszeczkę szersze, tak żeby je po prostu zapinać tutaj w te, przykręcać tymi magnetami, nie? Czyli jakieś tutaj podkładki dystansowe by się zrobiło, żeby to było delikatnie wyżej i tutaj byśmy to tylko przykręcali i uważam, że byłoby to chyba w miarę najlepsze rozwiązanie. No i tak samo te dzioby to bym też tak po prostu pozaginał, pospawał i chyba to by było najszybsze, najprostsze rozwiązanie. Dobra, gotowe. Tak to sobie wymyśliłem, te mocowania od spodu. One są tutaj przykręcane, także po akcji słonecznik po prostu tu sobie odkręcamy i to sobie po prostu, podejrzewam, że nawet nie trzeba będzie tego obcinać, tylko sobie to wyłamiemy. Także no na nic innego, że tak powiem, na szybko nie wpadłem. Najprościej mi to było przyspawać. No wiem, wiem. Ale co, no jest fajnie, bo w miarę to jest, powiem wam, że sztywno, także powinno być ok. Dobra, działamy z resztą, bo tak jak mówię, chcę to jeszcze dzisiaj przetestować, a już jeszcze mam ile, z godzinę czasu, także cyk, fuch, tnę te płaskowniki, gnę, wierce, przykręcam i zaraz testy. Dobra, moi drodzy, gotowe. Wszystkie przykręcone. Gazu braku, ale tak pospawałem. No bez gazu, no i co? Będzie łatwiej to wyłamać. Tak to się prezentuje. Tragedii nie ma. Dobra. Włączam prąd i że nie ma na pole, to wytestować przynajmniej. Zobaczyć, czy to jest dobry kierunek, czy nie bardzo. Aha. Jeszcze też trzeba wziąć zabezpieczenia. No to jedź tam. No i dobra, jak...
jak zwykle bateria rozładowana w najważniejszym momencie. I tak, słuchajcie, już nie biegłem po drugą baterię, bo chciałem to wytestować. I co wam powiem, jest w porządku. Powiem wam, że całkiem w porównaniu do tego, do pracy bez tego, no to jest niebo a ziemia. Ogólnie nic się nie urwało. Zrobiłem tam, ja wiem, trzy przejazdy na tym poletku. Także spoko. Nawet podejrzewam, że bez tych wzmocnień by to dało radę. No tu się nabija, no to tak jak przeczuwałem. Ale co, no jak jest ten równy, ten słonecznik, to spokojnie można to kosić praktycznie bez żadnych strat. No jedynie trzeba jeszcze, to jutro będę sobie musiał te boki dorobić. I co tam jeszcze? No i nic. Zrobiłem tam troszeczkę modyfikacji, znaczy co, ustawiłem mocniejsze wiatry tylko. Jeszcze by się tam przydało sita podregulować i już wam pokazuję, co to się sypało. No już tak bardziej to przypomina, że tak powiem, słonecznik. Coś takiego mi się to nasypało. I co, jeszcze sobie na szybko zmierzymy tylko wilgotność tego. No i dobra, mamy próbkę. Nie czytałem instrukcji, ale podejrzewam, że chyba ten sygnał oznacza, że już mamy przestać dokręcać, tak mi się wydaje. No i mamy cyk, słonecznik nieuskany, pomiar trwa. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. O, zobaczcie. Ale jaja, 10%. Taki w miarę odczyszczony. Powiem wam, że przyszły tydzień to atakujemy. Nie ma się co nawet zastanawiać. No zobaczcie, po takich bardziej dokładnych ustawieniach coś takiego mi wychodzi, nie? Także już jest całkiem przyzwoicie. No jeszcze kilka korekt na sitach, bo widać, że te łuski lecą. I co? I powinno być całkiem przyzwoicie, także początki nie były zbyt udane. A wyszło nawet całkiem spoko na koniec. Dobra, moi drodzy, jutro ma padać, także nie wiem, czy to będę działał przy tym kombajnie. Zobaczymy. Ale co, no myślę, że jak jeszcze dorobimy te boki i te przysłony na to motowidło, to będzie chyba całkiem przyzwoicie to szło. Tutaj jeszcze taka uwaga, tutaj mam tylko tam niecały hektar chyba, natomiast tam na tym największym kawałku mam 12 hektarów i ten słonecznik wydaje mi się, że będzie łatwiejszy w obróbce, albo otworzymy, łatwiejszy w koszeniu, bo co? Bo jest większy, jest rzadziej i jest taki moim zdaniem bardziej niższy, bardziej wyrównany. Także myślę, że jak tutaj dałem radę to kosić, to tam tym bardziej. Dobra, jeszcze jutro wam dogram, jak to na polu wygląda, bo już dzisiaj jest ciemno, to generalnie nic sam nie zobaczycie. No i tyle, także do jutra. No i dobra, moi drodzy, kolejny dzień. Dzisiaj deszczowo, także nawet nie próbowałem tutaj wjeżdżać. I co, już wam pokazuję, jak to wygląda. Nie, no ta kamera mi już zaczyna wyprowadzać z równowagi. Ale tak, o. Szkodniki. Ale tak, tutaj jest, że tak powiem, ten odcinek. O, mniej więcej tak to wyglądało. No to chyba widzieliście. Z tym stołem do rzepaku, także masakra. Następnie coś takiego tutaj wylatuje. Następnie tak, gdzieś tak mniej więcej chyba stąd już jechałem, że tak powiem, po przeróbce. Czyli nawet dosyć przyzwoicie, z tym, że tak, tutaj był ten słonecznik taki nierówny i nie dało się go, że tak powiem, ten stół
header musiałem obniżyć trochę niżej, żeby on brał ten ostatni rządek, bo on był niższy. No i tak to jeszcze wyszło nie za bardzo, ale już tutaj na przykład jak jechałem, jak ten słonecznik był równy i jechałem tak w miarę, można go było ustawić tak w miarę w porządku, no to uważam, że jest całkiem przyzwoicie. No są kapeluchy wypadnięte, ale to trzeba jeszcze wziąć poprawkę na to, że nie miałem tych bocznych, nie? I tam to wylatywało. Tutaj. Także trochę strat jest, no, nawet dosyć sporo. Ale tak jak mówię, to jeszcze może być spowodowane przez te boczne. No, od boków jeszcze, przez te braki w uzębieniu, że tak powiem. No, i tak to wygląda. Moi drodzy, także co? Straty są, ale przynajmniej to będzie szło w miarę przyzwoicie, nie? Także tak to na obecną chwilę wygląda. No nie, ale tutaj, zobaczcie, tu już jest ok. W miarę nic nie ma, że tak powiem. No, żadnych strat. Tu jeden. Tutaj, ale to on chyba był już przewrócony wcześniej. Także jak dla mnie, to mogłoby to tak być. Tak jak mówiłem, jeszcze na tamtym kawałku większym będzie, wydaje mi się, że powinno być łatwiej, bo te kapelusze są po prostu dużo większe. Tutaj to są takie maleństwa. A natomiast tam, no to naprawdę jest sporo większe te kapelusze. Zakwaszczenie widzę, że już zaczyna się przebijać. Pesz. No dobra. Także co, moi drodzy, tak to wygląda. Montuję wam ten film i co? I by było na tyle. Jeszcze jak tam dogram, że tak powiem, sprawę z tym headerem, to wam wrzucę kolejny odcinek już pewnie z koszenia tego dużego kawałka. No i tyle. Także do następnego. Cześć, trzymajcie się.